Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, seria Mistrzów Świata, tym razem dziesiąty Mistrz Świata Borys Spaski jest tutaj bohaterem partii, którą rozgrywał w 1960 roku z Robertem Jamesem. Fischerem. Myślę, że postaci są znane Państwu i zapraszam serdecznie, gdyż partia miała nieco romantyczny przebieg. Co ciekawe E4. Tym ruchem się rozpoczęła ta partia E5, no i Borys Spaski zagrał E4. Gambit Królewski jest spotykany na arenach szachowych w dzisiejszych czasach troszkę rzadziej. No, przez silniki jest uważany jako niezbyt poprawny. Już po drugim posunięciu silniki tutaj wskazują przewagę czarnym, ale to myślę, że nie ma większego znaczenia, gdyż ta partia grana w 60 roku e, nie była na pewno rozpracowana przez silniki, także spokojnie. E, I moi drodzy, przejdźmy dalej. Tutaj Fisher przyjął e, pionka, co jest dobrym jak najbardziej ruchem i z paski zagrał skoczek f3, jedna z możliwości. Ja e, też omawiałem e, ruch goniec c4, też jest bardzo ciekawy, ale myślę, że tutaj e, klasycy woleli tradycyjnie sobie grać skoczek f3 g5. Normalne posunięcie, tak się też grywa, bronimy pionka, grozimy jakimś ruchem G4 i tutaj trzeba zareagować od razu, że tak powiem, żywiołowo. Oczywiście, znaczy trzeba, nie trzeba. Można zagrać gonie C4 w tej pozycji, można skoczek C3, duże jest możliwości, kwestia przeanalizowania sobie debiutu, ale z paski zagrał H4 od razu. Rzucił się tutaj na tego pionka. I słusznie. Jeżeli będzie bicie, to oczywiście te pionki zdwojone na linii F i zdwojone na linii H będą słabymi pionkami do wzięcia w przyszłości. Tutaj biała się nie obawiała, nie obawiają się tego, że król będzie troszeczkę odkryty. No cóż, ale poszło G4 i trzeba sobie z tym poradzić. Skoczek e5. Zobaczcie, że skoczek już zawędrował do centrum, ale zawsze ma opcję odwrotu na G4. Oczywiście po jakimś tam ruchu, powiedzmy H5, obroną tego pionka można spróbować go nie C4 i wspólnie tam atakować na F7. Takie są tutaj opcje. Skoczek F6 zostało zagrane i Borys Spaski zagrał D4 w tym posunięciu. Ale bym na chwilę chciał się cofnąć i zobaczyć kontynuację, moi drodzy, która się narzuca. Myślę, że od razu, mianowicie skoczek bije na G4. Sprawdźmy, co by się działo. Oczywiście, jak tutaj będzie bicie, no to Hetman wybija i potem wybijamy na F4. I Normalnie gramy w szachy, rozwijamy figury, i tutaj chyba za wiele nie trzeba tłumaczyć, ale. Zobaczmy, co by było po skoczek E4. Jest to ciekawszy ruch. Moi drodzy, co ciekawe, tutaj białe muszą zagrać bardzo, bardzo konkretnie. Zobaczcie, jakie słabości się porobiły przede wszystkim na G3 i na F2. Jak zagrać? Otóż, jeżeli białe zagrają na D3, co ciekawe, skoczek wlatuje na G3. Jakie posunięcie byśmy wybrali? Pewnie większość z nas by uciekła wieżą, ale to miałoby się z celem, bo Skoczek właśnie po to gra, żeby ta wieża traciła czas i uciekła. Otóż jednym z lepszych zagrań jest goniec f4, co ciekawe. Jeżeli Skoczek zbija tutaj wieżyczkę, no nie, nie oczywiście nie, nie rozpatrujemy tego, jak zbije gońca, bo tam zawsze wieżą bijemy i rozwój figur w gambicie królewskim jest na tyle poważny ze strony białych, że białe tutaj sobie świetnie radzą, no ale patrzymy, co będzie po wzięciu wieży. Hetman e2, moi drodzy. I co ciekawe, jeżeli goniec zagra na e7, no to czarne są ukarane. Skoczek f6, król f8, goniec h6. Piękny mat na szachownicy, moi drodzy. Rzecz jasna, nie można tutaj gońcem się zasłonić, tylko hetmanem. Mniejsze zło. I okazuje się, że po skoczek f6, szach, król d8, mamy piękny strzał. Goniec c7. Jeżeli król zbija, zobaczcie, druga figura poświęcona, to skoczek d5 z widełkami. Król wraca na d8, zbijamy hetmana. I moi drodzy, ta pozycja, wiecie lub nie, jest oceniana przez silniki jako remisowa. Bardzo nierówny materiał, taka dynamiczna równowaga bym powiedział. Skoczek C3 na przykład zagramy i goniec bije na H4 z szachem króle 2, powiedzmy. I tutaj na przykład, no właśnie, w tym momencie jest, jest oceniana pozycja jako właśnie remisowa. Ten skoczek myślę, że wyjdzie, to kwestia rozwoju figur jeszcze czarnych i czarne, jak rozwiną szybko figury, mogą stać całkiem dobrze. No ale nie wiem w sumie, jakim kolorem wolałbym grać tę pozycję. Przypuszczam, że mimo wszystko jednak białymi, bo troszkę figur oprócz Hetmana zostaje u białych. No i moi drodzy, dobrze, przejdźmy do rzeczy, bo partia miała inne troszeczkę przebieg, mianowicie tutaj białe zagrały d4, w gambitach jest tak, że jak coś poświęcamy, to staramy się szybko rozwijać figury. Wtedy mamy opcję na rozwinięcie szybkiego ataku, powiedzmy. I teraz nastąpiło D6. Zobaczcie, Fischer też nie daje za wygraną. Wyprowadza tutaj pionka, żeby bronić. Nagi 4 przy okazji. No i teraz skoczek zagrywa na D3. Powiem szczerze, ta pozycja mi się bardziej podoba czarnymi. I silniki się tutaj też zgadzają, że czarnych pozycja jest dobra. I skoczek e4, bardzo dobre posunięcie, bierzemy kolejnego piona, ale goniec f4. Zobaczcie, goniec broni na g3, broni tutaj. Myślę, że białe są zadowolone. Goniec g7 i teraz jak zagrać? Czy gramy pasywnie c3? Znaczy pasywnie i nie pasywnie, bo to taki wydaje się dobry ruch. Otóż nie, moi drodzy, skoczek C3 zagrywa spadki. Chodzi o to, że jak goniec zbije na D4, no to zbijamy skoczka, więc tutaj skoczek wybił i wybił. Zobaczcie, pionek z tempem broni na D4. Wprawdzie piony są zdwojone, są poszarpane totalnie, ale w gambitach tak zwykle bywa. Chodzi tutaj o rozwój figur, przypominam. I tutaj nastąpiło C5. Przede wszystkim ja bym na miejscu Fischera, znaczy to się łatwo oczywiście mówi, ale nie podważam tutaj absolutnie posunięć e, mistrza świata. E, Roszadem zrobił przede wszystkim. Tak na czuja, żeby szybko scho schować króla i na przykład wieżę postawić na E8 i atakować króla. Poszło C5. Spaski nie zważając na nic, moi drodzy, zagrywa goniec E2. Zobaczcie, trzy figury w grze. Może te figury nie są jakieś super szalone, że tego króla atakują, ale one są wyprowadzone i dążymy do zrobienia roszady. Zobaczcie, zostawił tutaj pionka w spokoju. Pionek wybił i co zagrał z paski? Taki ruch arcymistrzowski teraz, moi drodzy. Haha, ha, oczywiście, że roszada. Zobaczcie, pionek wisi, pionek wisi. Oczywiście jak zbijemy na H4, to zawsze mamy G3 z tępem i ten hetman znowu musi uciec. Chodzi tutaj znowu o rozwój, 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 jeszcze raz rozwój na 100%. A bicie tutaj na C3 myślę, że też jest fatalne, bo tutaj goniec zawsze zbije na G4. No i te figury białych zaczynają e, dostawać dużego wigoru, no ale skoczek na C6, przytomnie zagrywa Fischer. Mimo wszystko bicie na G4 nastąpiło, no i w końcu ta roszada. W końcu, moi drodzy. Nie patrzymy zu, zupełnie na pionki, jeśli gramy tutaj białymi. Absolutnie. Ten pionek jest nieistotny, ten pionek jest nieistotny. Na H4 rozwój figur powtarzam po raz kolejny. Tutaj z paski wybił tego gońca. No goniec białopolowy jest niezwykle groźny na tej przekątnej. Byłby na, na pewno groźny dla króla białego. Wieża wybiła, tak po prostu. I hetman G4. Bardzo ładne miejsce dla hetmana. Tutaj związuje króla. Znaczy się gońca, przepraszam najmocniej. F5 od razu jest atak bezpośredni. Hetman G3 sobie znalazł bardzo ładną placówkę z obroną. Goniec tutaj fajnie z Hetmanem współpracują. Pionka na D6 chcą zbić. Myślę, że to się uda. Ja sobie też zdaję sprawę, że czarne nie są w stanie wszystkich pionków oczywiście obronić, ale zbicie na C3 jest zawsze przyjemne. I co zrobił Spaski, moi drodzy? Czy Spaski wybił na D6? Można by było wybić na pewno, e, aczkolwiek zagrywa wieżą A na E1. E, stara szko szkoła mistrzów, moi drodzy, wszystkie figury do gry. Wszystkie figury mają grać, jeżeli gramy gambitowo. Albo bezpośrednio jest atak, konkretne działanie i tam uzyskujemy mata lub ogromną przewagę materialną, albo wyprowadzamy wszystkie figury, jeżeli ta pozycja nieco się uspokoiła, pozornie oczywiście. Król h8, schodzi tutaj fisher ze związania oczywiście i król h1. Tu panowie sobie przybili piątkę, króla schowaliśmy do rogu. Zawsze tutaj jakiś szach istnieje, już teraz oczywiście nie. Bierze zagrała na g8. Z konkretnym planem, i tutaj goniec na D6. Zobaczcie, że goniec nie jest w stanie krzywdy zrobić, jeśli chodzi o odejście, takie wtrącenie. To też jest ważne. Widzimy teraz: Król H1. Nie ma szacha od gońca, i nie tracimy Hetmana. To jest drugi, drugi plus tego, tego zagrania królem na H1. Goniec zagrał na F8. No i na szczęście, zobaczcie, tutaj jest bicie na D6 i bicie na G3. Jak się obronić jednocześnie od tego zagrania goniec F8, oczywiście. Goniec E5, wtrącone posunięcie. Są bardzo istotne. No cóż, stracimy tego gońca ze skoczka, no ale tak trzeba. I tutaj Hetman daje szacha i wieża na G7. No, moi drodzy, oczywiście, goniec na G7 byłoby też opcją, na pewno, ale tu jakiś Hetman odchodzi. Myślę, że białe są zadowolone z tej pozycji. Wolna linia, te wieże są troszkę aktywne. Ten pionek jest słabością. Trzeba przypilnować h4 i zbijać po kolei pionki. Generalnie, skoczek D3 stoi, według mnie, wyśmienicie w centrum szachownicy. Mimo, że trosze, troszeczkę w swoim obozie, to jednak te pola tutaj centralne są fajnie kontrolowane. Wieża zagrała na G7. I wieża zbiła na f 5 Zobaczcie, Hetman dał szacha zbijając pionka król G1. Niby wygląda to groźnie, bo ciężkie figury niby tak tego króla tutaj męczą. Ale to też nie jest takie proste. Absolutnie. Zobaczcie, współpraca działa. Tu się wszystko broni. I przede wszystkim jest związanie. Yy, mimo, że komputer ocenia to jako przewagę dla czarnych. Ale silniki liczą daleko i głęboko, też przede wszystkim pionek więcej jest po stronie czarnych, pewnie dlatego też tak jest oceniane, moi drodzy. Szachy to gra błędów. Tutaj Fischer zagrywa hetman G4. Dobry ruch oczywiście. Chcemy dać mata, prosta sprawa, że F2 bronimy. No nie bez takiej romantycznej romantycznego debiutu powstała nam pozycja nieco spokojniejsza. I też, ale też czarne muszą bardzo uważać Tutaj białe myślę, że spokojnie mają takie perspektywy tak, tak wizualnie patrzę, że jest opcja dobra dla białych Trzeba próbować grać ciężkimi figurami Skoczek fajnie broni pola C5 przede wszystkim No tutaj goniec zagrał na E7 moi drodzy No i wieża weszła do akcji No rzecz jasna, co by było na przykład po szachu Moi drodzy, tutaj myślę, że nawet można spróbować zagrać wieża E1 z powrotem. I duże prawdopodobieństwo jest, że ta pozycja mogłaby się skończyć remisem, jakby Hetman wracał. No ale cóż, Fischer to Fischer po zagraniu wieża E4. Hetman zagrał G5. Hetman zagrał na G5, moi drodzy. Hetman D4. Cały czas uciekamy, nie wymieniamy. Pilnujemy tutaj tego związania. Wieża F8. Właśnie, moi drodzy. Wie, że f8 jest bardzo poważnym błędem, co się wydaje bardzo oczywistym ruchem, bo zobaczcie, czarne chcą, chcą wymieniać figury, co by dało tutaj jakiś łatwiejszy rezultat. Myślę, że czarne myślały tutaj o zwycięstwie nawet w tej sytuacji, tak przypuszczam. Ale wie, że f8 jest grubym błędem i teraz zadanie dla Was. Jak zagrać białymi, żeby tę pozycję wygrać? Wydaje się to praktycznie tak niemożliwe, jak się patrzy na te pozycje. Zatrzymujcie sobie film, proszę, i poszukajmy posunięcia. Otóż ja już pokazuję. Mianowicie, wieża e5, wtrącenie. Zauważmy, atakujemy hetmana i jednocześnie atakujemy gońca. Hetman musi być przyklejony do gońca, bo w innym wypadku zbijamy tego gońca i tutaj, jeżeli jest to związanie, to zdobywamy zwyczajnie figurę. Nastąpiło wtrącenie wieża d8. No to hetman e4. Zauważcie, cały czas atakujemy dwie figury. Hetman H4 i ostatni ruch, który kończy grę, moi drodzy. Bierze F4. Bardzo silna bateria w centrum. Rzadko spotykany obrazek, kiedy te ciężkie figury są w centrum. I zauważcie, że ten hetman nie ma dobrego odejścia, bo jak gdziekolwiek odejdzie, to my zbijamy zwyczajnie na E7 figurę. A na tym poziomie jest to ogromna przewaga. Też zobaczcie, że hetman broni przede wszystkim pola G2, więc taki ruch na przykład też nie działa z groźbą mata absolutnie. Ja myślę, że taka partia no, lekka łatwa i przyjemna, no ale trzechy to gra błędów i niestety Fisher po wieży F8 ten błąd popełnił wieża E5 i się posypało. Serdecznie dziękuję moi drodzy za uwagę. Dużo zdrowia życzę, do zobaczenia następnym razem. Cześć!